Gdy kobieta nie jest facetem zainteresowana, to go wykorzystuje. A wykorzystuje go dlatego, bo tak naprawdę nie ma nic do stracenia. Witam. Dzisiaj powiem ci, jak możesz szybko rozpoznać kobietę, która udaje zainteresowaną, a tak naprawdę ona nie jest tobą zainteresowaną. Pomijam fakt, że nie potrafisz tego wyczytać w pierwszych sekundach, więc no opowiem ci troszkę głębiej, szerzej i tak dalej, żebyś zrozumiał. I kolejną rzeczą, która pokazuje, że dziewczyna nie jest nami naprawdę zainteresowana, jest to, że dziewczyna no nas wykorzystuje. I taka dziewczyna, ona nie ma nic dlatego do stracenia, no bo i tak nie jest tobą zainteresowana, więc emocjonalnie no nic nie czuje, no nie? Więc to gdzieś tam ją nie dopadnie, wiesz? W momencie, gdy nic nie czuje, to może robić z tobą co chce. I przykładowo może ci kazać gdzieś tam coś jej kupić, załatwić jej pracę i tak dalej, i tak dalej. I w momencie, gdy ty nie połapiesz się szybko, no to ona z tego korzysta, no nie? W momencie, gdy ty byś się szybko połapał, no nie? Byś tam jej zrobił i tak dalej, to co ona by tam chciała, jakieś zachcianki, pieniądze, wycieczki, praca, jakieś pozycja społeczna i tak dalej, byś gdzieś tam ją wkręcał i tak dalej, no to w momencie, gdybyś ty się kapnął, że jak to, tyle już wydałeś na nią pieniądze i tak dalej, i nagle ją zostawiasz, to ona i tak nie ma nic do stracenia, no bo ona nic od początku do ciebie nie czuła, a jak odejdziesz, to spoko, spoko, pozdro, nara. I po prostu ją to nie rusza, wiesz? Ją to nie rusza, bo ona nic nie czuła. Okej, skapłeś się, połapałeś się, no nie, plus dla ciebie, ale ona co chciała, to zyskała, wiesz? Co chciała, to zyskała. Dlatego, no mówię, jeśli bardzo dużo inwestujesz w kobietę, to jest to też taki mechanizm, jest to zły mechanizm, bardzo zły, które wiele gdzieś tam toksycznych kobiet wykorzystuje. W momencie, gdy w coś inwestujesz, oczywistym jest to, że wymagasz inwestycji zwrotnej. W momencie, gdy poświęcasz na coś czas, pieniądze, energię, no to w głowie, no, zapala ci się coś takiego, że będziesz chciał jakąś inwestycję zwrotną, no nie, no proste, jeśli sadzisz ziarenko, jakieś nasiono do ziemi, no to oczekujesz tego, żeby wyrosło jakieś drzewko, które da ci owoce, no nie? Podlewasz je i tak dalej, i tak dalej. W momencie, gdy ty zainwestowałeś, no to czasem dlatego nie możesz odpuścić, bo zainwestowałeś, wiesz? I wydaje ci się, że jeśli inwestujesz, no to ta nagroda przyjdzie z czasem. I powiem ci tak, dużo toksycznych dziewczyn o tym doskonale wie, że wpadniesz w taką manipulację, że inwestujesz, inwestujesz, no nie? I oczekujesz, że inwestycja będzie w końcu owocna, no nie? No i dużo dziewczyn gdzieś tam naprawdę przez to bawi się facetami. Czasem opowiadała mi jakaś dziewczyna historię, że po prostu miała jakąś tam koleżankę, która po prostu wykorzystywała faceta, ale ani razu gdzieś tam, no, nie zrobiła mu ani loda, ani w ogóle zero seksu, a gościu po prostu kupował jej pierścionki, zabierał ją na wycieczkę i tak dalej, i tak dalej. I ona mu mówiła, że za szybko, że nie doceni i tak dalej, a tak naprawdę ona nie była nim zainteresowana. Ona nawet wiedziała, że gdy mu się odda, to on po prostu ją zostawi, no nie? I po prostu grała sobie w taką grę, w której ona dostawała, co chciała, a nic od siebie nie dawała, no nie? I gdzie tu jest granica, no nie? Gdzie tu jest granica? Bo niektórzy potrafią się bardzo szybko gdzieś tam ogarnąć i tak dalej.
Ale niektórzy potrafią latami być wykorzystywani i zero po prostu jakiejś nagrody, zero po prostu jakiejś empatii od strony kobiety, że może by się odwdzięczyła i tak dalej, no nie? Naprawdę. I musisz tutaj właśnie uważać. Naprawdę, bo dużo super ładnych dziewczyn po prostu bawi się, wykorzystuje, a w momencie, gdy się połapiesz, zaczniesz jej robić gdzieś tam awanturę czy coś tego, to oni powie, no ale no, my nie jesteśmy razem, ty sam chciałeś mnie zabrać, ty sam mi zaproponowałeś, ty sam powiedziałeś, że zapłacisz i tak dalej, więc ona zawsze odwróci gdzieś tam tego kota ogonem, no i zawsze gdzieś tam jesteś na spalonej pozycji, no nie? I co? Ona ci tego nie zwróci, bo ona przykładowo nie kazała ci, sam to robiłeś z dobrej woli i tak dalej, licząc, że coś dostaniesz. Ona z tego korzystała, no nie? Ona z tego korzystała. Dlatego mówię, jeśli widzisz, że inwestujesz ciągle w dziewczynę, a ona nie inwestuje w ciebie, no to jest to jasny i ewidentny sygnał, że dziewczyna nie jest tą zainteresowana. I czasem jest tak, że dziewczyna potajemnie spotyka się z jakimś gościem, czasem z dwoma naraz. Jeden ją sponsoruje, ma pieniądze i tak dalej, a drugi po prostu no, jej się spodobał i po prostu coś do niego czuje, śpi z nim, ale on po prostu nie ma pieniędzy, no nie? Więc jakby to powiedzieć, ciągnie dwie gdzieś tam sroki za ogon. I dopóki tamten z kasą się nie połapie, to ona po prostu korzysta. Naprawdę. Dlatego mówię, jeśli dziewczyna wykorzystuje cię, to tak naprawdę nie jest tą zainteresowana. Ty jesteś po prostu takim bankomatem. I jesteś takim bankomatem na własne życzenie, wiesz? Na własne życzenie. Bo tutaj jesteś manipulowany przez jej sugestie, wiesz? Przez jej sugestie. Przykładowo mówi dziewczynie, idziemy na ławkę. No, jejku, znowu na ławkę? Nie możemy iść gdzieś indziej, tylko cały czas na ławkę? I ty sobie myślisz, no dobra, to chodźmy do tej restauracji. Ona, tak, chodźmy do restauracji. Rozumiesz? Czyli ona przykładowo nie powiedziała ci, że masz ją zabrać do restauracji, ale po prostu cię tak zmanipulowała, że po prostu poszedłeś tam, gdzie ona chciała. Bo gdybyś powiedział, no dobra, no to chodźmy do galerii się przejść. No nie, w galerii jest nudno. I dopóki gdzieś nie powiesz miejsca, do którego ona chce iść, no to ona będzie grymasiła, marudziła i tak dalej. W momencie, gdy powiesz jej docelowy cel, no nie, to ona powie, tak, jest, dobra, to chodźmy tam, no nie? Rozumiesz? Czyli to jest właśnie perfekcyjne manipulowanie przez takie dziewczyny. I wiele dziewczyn gdzieś tam tak robi, naprawdę, gdy ja gdzieś tam rozmawiam z dziewczynami, to one naprawdę potrafią naprawdę się przyznać, że jak była młodsza, to tak wykorzystywała facetów i tak dalej, po prostu masę, no nie, biorąc od nich gdzieś tam, podwozili ją do domu, pod dom, na imprezę, do szkoły, przyjeżdżali po nią, nie musiała gdzieś tam autobusem jeździć, no nie, tylko przyjeżdżał po nią jakiś jeden kolega, ją odwoził i tak dalej, ona nawet hajsu nie musiała płacić, no nie. Po prostu gościu był wykorzystywany i o tym nie wiedział. I on myślał, że to ona jest niedostępna i tak dalej, no nie? Jak złapał mocno, gdzieś tam ją pocował, ale nie chciała, no nie? Nie chciała i tak dalej. Naprawdę. I dużo nastolatek właśnie tak robi. Przyjedź po mnie pod szkołę, zawieź mnie tam i tak dalej, no nie? I wielu niedoświadczonych naprawdę się na to łapie, bo są zaślepieni kobiety wyglądem. No nie? Naprawdę. Normalna dziewczyna, powiem ci tak, normalna, zainteresowana dziewczyna, no, jeśli ty coś dla niej zrobisz, no to ona później zrobi coś dla ciebie, wiesz? Naprawdę. Zrobisz gdzieś tam jej coś w porządku, miłego i tak dalej,
No to następnym razem przyjdziesz do niej, ona zrobi ci jakąś kolację i tak dalej. Po prostu będziesz to czuł, no nie? Będziesz czuł, że dziewczyna działa też dla ciebie, wiesz? Działa też dla ciebie. Naprawdę. Z drugiej strony, jeśli czujesz z tyłu głowy, że zostałeś zmanipulowany, bo też takie myśli mogą cię przyjść do ciebie, no nie? To jest taki mechanizm obronny. No po prostu czujesz, tak przez chwilę pomyślałeś sobie, że może ona mnie manipuluje, może ona mnie wykorzystuje. To znaczy, że tak jest, rozumiesz? I nigdy tego nie bagatelizuj, no nie? Zawsze takie dziewczyny po prostu przestań ją wozić, jej stawiać i zobacz, jak zareaguje, rozumiesz? Jeśli nie będzie chciała się spotykać, bo przykładowo po raz kolejny zabrałeś ją na ławkę, o jej to nie pasuje, no to już masz jasny sygnał. Jeśli dziewczyna jest zainteresowana, to uwierz mi, możesz z nią codziennie, co tydzień, co miesiąc, przez rok czasu chodzić na tą samą ławkę i uwierz mi, ona nie będzie marudziła, bo dla niej będzie liczyło się to, że jesteś ty, jest z tobą, że spędza ten czas z tobą, rozumiesz? Naprawdę. Dlatego mówię, znam masę. Znałem masy, które naprawdę potrafiły tak perfekcyjnie manipulować i dużo też z tego korzystałem, bo czasem po prostu szedłem z panienką, ona ogarniała wszystko, no nie? Po prostu ludzie stawiali, gdzieś tam kupowali, zabierali i tak dalej, no nie? Za benzynę, nic nie musiałem, no nie? Jak taki lord wjeżdżałem, no nie? Po prostu panienka miała taką perfekcyjną gdzieś tam metodę, że naprawdę potrafiła wszystko, wiesz... Wszystko super potrafiła układać pod siebie, no nie? I powiem ci, masę gdzieś tam dziewczyn, takich super top, no tak robi, no nie? Dzisiaj mnie nic praktycznie nie zaskakuje, no nie? Bo znam wszystkie gdzieś tam tajemnice panienek, no bo też dużo raz, że poznawałem, poznaję tych dziewczyn, a drugie, że dużo dziewczyn mi zawsze opowiadało, no nie? Historię pokazywało i tak dalej, no nie? Naprawdę. Dlatego nie pozwól nigdy się manipulować. Nie pozwól nigdy się wykorzystywać. Bo tak naprawdę tracisz, wiesz? Tak naprawdę tracisz. Nie jest to normalne. Nie jest to normalna relacja, nie jest to normalna znajomość. I po prostu zawsze, no, bierz dziewczynę w normalne miejsca. A nie w miejscach, gdzie tracisz gotówkę, wiesz? Naprawdę. Jeśli przykładowo dziewczyna obiecała, że zrobi kolację, przychodzisz do domu i tej kolacji nie ma, i ona ci mówi, wiesz co, nie miałam siły, zjedzmy gdzieś na mieście, no to już jest taki mechanizm wykorzystujący, no nie, no bo tu obiecała tego, jej się nie chce i teraz chce, żebyś ją zabrał gdzieś tamte. Tu ja w tym przypadku mówię coś takiego, nie, nie, nigdzie nie będziemy, rób to jedzenie, no nie. Rób to jedzenie albo wracam do domu. Bum, i laska się ogarnia. Wyciąga garki i tak dalej, robi co miała robić, rozumiecie? Bo sobie nie dajesz gdzieś tam wejść na głowę. Czasem po prostu jest tak, że no spotykając się z jakąś dziewczyną, ona się zapomina. Ona jest z nami gdzieś tam szczerze zainteresowana i tak dalej, ale gdzieś tam za młodu, czy gdzieś tam wszystkich wykorzystuje dookoła. I ona czasem może się zapomnieć, wiesz? Ona czasem się może zapomnieć, będąc z tobą. Dlatego trzeba, jakby to powiedzieć, jej pstryczka w nos i tak dalej, ogarnij się i ona okej, okay, wraca, no nie? Aha, puf, no nie? Pomyliło mi się, zapomniałam i tak dalej, no nie? Naprawdę. I powiem ci, znam tyle gdzieś tam mechanizmów, tyle przeżyłem, że dla mnie wykorzystywać laski też nie ma problemu. Mówię, że potrzebuję nowy telefon, laska mi iPhone'a, gdzieś tam daje, kupuje, no nie, i tak dalej. Ale mam coś takiego w sobie,
że no mam swoją taką godność. Ja nie chcę jej wykorzystywać, no nie? Naprawdę. Zawsze chcę działać na jasnych gdzieś tam zasadach i tak dalej, no bo po co? Wolę bardziej zapytać, no nie? Czy ma ochotę zrobić kolację? No jeśli powie tak, to okej, fajnie. Jeśli powie nie, no to okej, ona ma wybór, no nie? I jej to mówię. Nie bawię się w jakieś wykorzystywanie i tak dalej, no nie? Ale mówię, są dziewczyny, które mają to totalnie gdzieś. Mają to totalnie gdzieś. Potrzebuje transportu, jest gdzieś tam trzecia w nocy, nikt jej nie chce zabrać, dzwoni po znajomych kumplach w nocy, czy po nią przyjadę. Chciałeś się spotkać, chciałeś przyjechać, no nie? Nara. Nagle se przypomniała, gdy coś potrzebuje. Wcześniej się nie chciała spotkać, no nie? To też trzeba gdzieś tam pamiętać. Dlatego mówię. Czasem lepiej zablokować numer, żeby już ci gdzieś tam nie truła, bo już pokazała swoje prawdziwe oblicze i później, no takie toksyczne laski lubią się co jakiś czas odzywać, no nie? Sprawdzać swoją ofiarę i tak dalej. Dlatego trzeba jej zabrać, no nie? Trzeba jej zabrać tą możliwość. Dlatego nie daj się wykorzystywać, bo tak naprawdę nic z tego nie masz, wiesz? Nic z tego nie masz. Równie dobrze mógłbyś gdzieś tam stanąć sobie na ulicy i rozdawać ludziom pieniądze, no nie? Jeśli przykładowo dziewczyna cię na pieniądze gdzieś tam robi i tak dalej, jeśli przykładowo gdzieś tam idziesz do dziewczyny, ona ci każe, nie wiem, węgiel, drewno rąbać, jakieś tam pomagać, pomalować jej pokój czy coś, i ona ci się w ogóle nic nie odwdzięcza, macie totalnie gdzieś, no to równie dobrze mógłbyś iść komuś innemu za darmo zrobić, no nie? Tylko, że tutaj masz szczerą intencję, chcesz komuś pomóc, no nie? A tutaj? Tutaj jesteś wykorzystywany. Tutaj jesteś wykorzystywany. Dlatego nie pozwól się nigdy wykorzystywać, bo zawsze stracisz. Lepiej coś zrobić z czystą intencją, szczerze. Okej, chcę to zrobić, ale gdy ktoś próbuje ci coś narzucić, i spoko jest, gdy czujesz, że ktoś coś narzuca, okej, wtedy podejmujesz decyzję. Ale co w sytuacji, gdy ktoś nie wie, że jest manipulowany, wykorzystywany? Bo wtedy jest najgorsze. Wtedy jest najgorzej, bo on później gdzieś tam ma problem. Bo zainwestował, czy to pieniądze, czy to czas, a nie otrzymał inwestycji zwrotnej. To tak jakby ktoś mu wyrwał kartkę z życia, no nie? No po prostu. Dlatego zapamiętaj to. Dziewczyna, która ciebie wykorzystuje, nie jest tobą zainteresowana. I ona to robi tylko po to, żeby po prostu wyciągnąć jak najwięcej, rozumiesz? To jest chore, to jest toksyczne zachowanie, które powinieneś unikać. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i do usłyszenia.